Dzień dobry. Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej poselskiego Wolnościowcy. Ze mną jest poseł Dobromir Sośnierz i dzisiaj będziemy mówić o tematach, w których państwo wykazuje się słabością. Słabością, dlatego że państwo jest słabe wtedy, gdy jest słabe wobec silnych, a silne wobec słabych. Niestety w polskim systemie prawnym mnóstwo jest zbędnych przepisów, które z jednej strony utrudniają życie obywatelom, a z drugiej strony niepotrzebnie angażują zasoby państwa do ścigania i egzekwowania tych przepisów. Ostatnio mówiliśmy o grze w pokera, gdzie policja, służba celna ściga pokerzystów, którzy w swoim domu chcą sobie zorganizować turniej gry w pokera. Dziś powiemy o spożywaniu alkoholu w miejscach do tego niedozwolonych, na przykład w miejscach publicznych. Czy państwo wiedzą, co państwo polskie może zrobić, by ścigać tak groźnych przestępców, którzy odważyli się spożyć alkohol w miejscu niedozwolonym? Otóż za takimi zbrodniarzami państwo polskie może wystawić list gończy. I tak 27-letni Jakub Krupa poszukiwany jest w Polsce od niedawna listem gończym do odbycia 10-dniowej kary zastępczej aresztu w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu objętym zakazem. Chcielibyśmy omówić dzisiaj kwestię sensowności karania za spożywanie alkoholu w miejscu do tego niedozwolonym i sensowności wystawiania listów gończych, czyli angażowania po prostu policji do tego, żeby po całym kraju ścigać osoby, które gdzieś tam kiedyś raz napiły się alkoholu w miejscach publicznych. Nie znamy pana Jakuba Krupy, ale szczerze mu współczujemy, że no cała polska policja staje teraz na głowie, żeby tego groźnego przestępcę znaleźć. A więcej szczegółów i projekt ustawy, która ten problem rozwiąże, przedstawi poseł Dobromir Sośnierz. Tak, drwiliśmy ostatnio z tego, że państwo polskie marnuje swoje cenne siły i zasoby na uganianie się za pokrzystami. Tak, teraz mamy przykład chyba nawet jeszcze bardziej absurdalny. Tak? Mamy człowieka, który gdzieś napił się piwka pod chmurką i z tego powodu cała Polska poszukuje go listem gończym. Wydawałoby się to absurdalne, no ale takie jest po prostu prawo i policja je realizuje. W sytuacji, kiedy 13 tysięcy etatów brakuje w policji, policjanci zajmują się takimi rzeczami, jak bieganie za ludźmi, zaglądaniem im do butelki, co tam piją w miejscu publicznym. Jest to śmieszne i absurdalne. Jest to typowy przykład przestępstwa bez poszkodowanych, surowo ściganego przez nasze państwo. W sytuacji, kiedy to państwo wykazuje często bezsilność wobec przestępstw, których jak najbardziej są poszkodowani, na przykład no, wiele kradzieży w Polsce jest nadal wykrywalność jest bardzo niska, tak? Ludzie są zniechęcani wręcz aktywnie przez policjantów, jeśli się zgłasza takie wykroczenie, gdzie ta kradzież jest poniżej tam pewnej kwoty, no to właśnie na komisariacie wysłuchamy niemalże pretensji, że przychodzimy zawracać głowy policjantom w takiej sprawie, a tymczasem człowiek, który nikomu nie zrobił żadnej krzywdy, jest ścigany listem gończym. Jaki to ma sens? No, czy zakaz tego picia pod chmurką w miejscach publicznych spowodował, że mamy mniej alkoholików, czy to zapobiega uzależnianiu się alkoholu? No nie, no wydaje się, że nie. To tylko utrudnia życie na przykład studentom, którzy chcieliby się tam gdzieś spotkać, a alkoholicy przeważnie nie mają z tym żadnego problemu. W dodatku ci, którzy pozostają bezdomni, nietrzeźwi w miejscach publicznych, to i tak nie można nic za wiele tak naprawdę zrobić. Ściga się tylko tych, których łatwo jest ścigać. Co więcej, penalizowane jest nie tylko w Polsce picie w miejscach publicznych, ale również picie w miejscach do tego wyznaczonych, ale alkoholu, który przyniosło się ze sobą, niezakupionego na miejscu. Czy to oznacza, że nie wiem, zdaniem ustawodawcy ten alkohol zakupiony gdzie indziej bardziej szkodzi? Czy o co chodzi, tak? Czy mniej uzależnia, jeśli się go wypije, jeśli się go kupi na miejscu? Co więcej, jeśli ten przepis zostanie wyegzekwowany i pan Jakub Krupa zostanie złapany, wsadzony do aresztu, to ten areszt będzie kosztował podatnika kilka tysięcy złotych, bo miesięczne utrzymanie więźnia to 4930 zł według wyliczeń. Więc nie tylko, że nikogo nie skrzywdził, nie tylko, że płacimy za jego ściganie, za pracę policjantów, prokuratorów, za wystawianie tych listów gończych, też zapłacimy za jego pobyt w więzieniu, za to, że nie odpracował prac społecznych z powodu tego niezwykle ciężkiego
przestępstwa. Uważamy, że to jest kuriozalne, uważamy, że te przepisy muszą się zmienić i w związku z tym prezentujemy prostą ustawę, która zniesie ten absurdalny zakaz, zalegalizuje w związku z tym picie alkoholu w miejscach publicznych, jak to ma miejsce w wielu cywilizowanych krajach i nie ma z tego powodu problemów. Usunie również ten bezsensowny przepis, że w miejscach do tego wyznaczonych nie można pić alkoholu, które się kupiło gdzieś indziej, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Ten projekt, pod tym projektem postaramy się złożyć, zebrać podpisy innych posłów i złożyć go w Sejmie jeszcze w tej kadencji. Czy mają Państwo jakieś pytania? Jeśli... Ja od razu odpowiadając na zarzuty, żeby nie było tak, że poseł Sośnierz i Kulesza przygotowali projekt ustawy Piwo pod chmurką po to, żeby łoić alkohol w miejscach publicznych. No ja powiem, że ja nigdy tym przepisem się nie przejmowałem, zawsze piłem w miejscach publicznych, ale już tego alkoholu nie spożywam, podobnie jak poseł Dobromir Sośnierz, więc my to nie dla siebie robimy. Ja w ogóle jestem największym wrogiem alkoholu chyba, także... jakiego Państwo możecie znać, więc... Mimo to nie robię tego dla siebie, tylko robię to dlatego, że uważam, że to nie jest sprawiedliwe. A jest szereg cywilizowanych europejskich krajów, w których w miejscach publicznych po prostu ten alkohol można spożywać. Nic złego się nie dzieje. A tym bardziej w tych krajach nikt nie pomyślał, żeby lisem gończym ścigać ludzi, którzy otworzyli sobie po prostu piwo w miejscu publicznym. Także mam nadzieję, że znajdzie się 12 spoza koła wolnościowcy innych posłów, którzy podzielają nasze zdanie i uda nam się zdobyć odpowiednią liczbę podpisów pod tym projektem ustawy. A jeśli byłaby szybko uchwalona, to rozwiąże nawet problem samego pana Krupy, no bo jeśli przestępstwo zostanie, czy to wykroczenie zostanie wykreślone, no to automatycznie ściganie jego też zostanie wstrzymane. Także... Miejmy nadzieję. Także trzymaj się, byku, nie znamy cię, ale walczysz o słuszną sprawę, tak nam się wydaje. Dziękuję bardzo.